walkę z szatanów gromadą, ich bronie jasne i tarcze słoneczne, jamy wężową napełnione zdradą. Powiem wyroki wypełniając wieczne, które to na mnie dzisiaj brzemię kładą, abym wyśpiewał rzeczy przeminięte i wielkie duchów świętych wojny święte. Starobiejskiego wiedzą. Ci, którzy nie wiedzą, dowiedzą się w dalszej części naszego wernisażu. Mam ogromną przyjemność po raz pierwszy w Pile zaprezentować Teatr Rysowania Franciszka Starobiejskiego w oczekiwaniu Ocaliciela. Jest to największy teatr rysowania, który Franciszek Starobiejski stworzył w Polsce. Prawdopodobnie większy jest tylko w Paryżu. Powstał on w 1995 roku. Szczegóły tego dzieła prowadzi Państwa pan Jerzy Zegarnicki, dzięki któremu ta wystawa ma miejsce. Dziękuję panie dyrektorze. Dziękuję za przybycie, za chęć obejrzenia tego jednego obrazu, jednego dzieła, które jednocześnie jest całą wystawą. Samo to w sobie jest rzeczą bardzo oryginalną. Oczywiście byłoby pewnego rodzaju niegrzecznością wobec Państwa opowiadać, kim Franciszek Starobiejski był i co znaczył dla sztuki, dla kultury polskiej drugiej połowy XX wieku. Pierwszy teatr rysowania stworzył niedaleko stąd, na zamku w Świdwinie, z tym, że to było malowanie na przestrzeni mniej więcej 5 metrów długości, 2,5 metry szerokości na tynku, na ścianie wewnątrz budynku. Znakomicie jest to obiekt zachowany do dnia dzisiejszego, jeśli Państwo byliście albo, a jeśli nie byliście, to bardzo zachęcam do wakacji, może po wakacyjnej wędrówki w jakiś weekend, w jakiś dzień do zamku. Spodziewa się potomka. Tytuł tego dzieła to w oczekiwaniu Ocaliciela. Ocaliciela przez duże O, czyli czegoś jakby Mesjasza. Ale postać jest niekompletna. Nie ma rąk. Nie ma ludzkiej głowy. Zamiast rąk są takie ostrokolce wychodzące w obie strony od tej postaci, od jej korpusu. Te kolce mają chronić tę postać od tego, co się dzieje po jej bokach, lewym i prawym. Gdzie jakiś szalony kolor z jednej i z drugiej strony nabiera, stanowiąc dla zagrożenie dla niej, a przede wszystkim nie dla niej, tylko dla tego potomka. Państwa, dziękuję pani Eli Kędziorze za przygotowanie i bycie kuratorem tej ekspozycji, ale panie dyrektorze jeszcze dziękuję całej załodze, szczególnie panu Romanowi Taszakowi. Załodze BWA. Była taka okoliczność techniczna z naszej winy. Ja miał świadomość, że swojej pozycji i roli. Tak, zdecydowanie. I może mają rację niektórzy ci, którzy twierdzą, że być może nadużywał, że bardziej był w pewnych momentach, bardziej był celebrytą artystycznym niż artystą. Ale był tak płodnym artystą, że chyba musiało to zdecydowanie przerażało. W jego wypowiedziach różnego rodzaju, bo nie tylko w wypowiedziach mówionych, ale to też jest jego wypowiedź. Prawda? Cała jego twórczość, poszczególne dzieła i całość jest jego wypowiedzią. Jeszcze takie pytanie, około 30 teatrów rysowania stworzył. Czy wszystkie zachowały się? Nie wiadomo. Nie wiadomo, tego nie liczył, nie katalogował, mało się w zasadzie interesował, bo już następne dzieło tworzył, pędził do przodu i zakupiono ten obraz, prawda? I nie wiem, na ile miał kontakt później z jego właścicielami, częsty czy rzadki, prawda? Czy go interesowało? Chyba nie.
Grzegorz Rychlik wykona sonatę cymbałową.